Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Piotr Dąbrowiecki, pracuję w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii w Wojskowym Instytucie Medycznym i jestem przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę RGPOHP. Proszę Państwa, cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać, przede wszystkim w tym kontekście, żeby powiedzieć Państwu, że nie tylko COVID-em żyją pacjenci czy żyją lekarze. My po prostu musimy leczyć pomimo COVID-u. Czyli pandemia, która ogarnęła cały świat, niestety mocno nam utrudnia leczenie chorób obturacyjnych płuc i na ten temat będzie nasze dzisiejsze spotkanie. Tak naprawdę podsumowując, co się zmieniło w terapii, leczeniu, diagnostyce astmy POHP, to można było w skrócie powiedzieć, że nic. Poza tym, że pandemia utrudnia nam to, co jeszcze przed pandemią stwarzało nam problemy, to leczenie alergii, leczenie astmy nie zmieniło się w związku z pandemią. Tak samo leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc nie uległo korekcie, biorąc pod uwagę pandemię SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. Proszę Państwa, GINA, czyli Światowa Organizacja na Rzecz Zwalczania Astmy, rekomenduje nam normalną terapię astmy w trakcie pandemii. Mówimy pacjentom, aby kontynuowali przyjmowanie przepisanych leków na astmę, zwłaszcza sterydów wziewnych i innych leków kontrolujących chorobę. W momencie, kiedy potrzebują doustnych sterydów, również powinni je stosować, bo to jest coś, co zdarza się pacjentom z astmą ciężką, czy też osobom z astmą zaostrzenia choroby, które leczymy przy pomocy doustnych sterydów. Nie powinniśmy się ich bać, ale powinniśmy ich stosować jak najmniej. Czyli tak leczyć pacjenta, żeby nie wymagał doustnej kortykosteroidoterapii. Odstawianie wziewnych sterydów grozi zaostrzeniem i często zgonem z powodu astmy. Nie robimy tego. Czyli chorzy na astmę mają ciągle, jeżeli potrzebują tego, albo sekwencyjnie, doraźnie brać sterydy wziewne. Pacjentom z ciężką astmą zaleca się kontynuację leczenia biologicznego i nieprzerywanie terapii doustnymi sterydami, jeśli tak zlecił lekarz prowadzący. Co więcej, w trakcie pandemii podkreślamy, że pacjenci powinni mieć pisemny plan postępowania w astmie, zarówno terapii przewlekłej, czyli inhalator dwa razy dziennie, jak i postępowanie w zaostrzeniu, czyli w momencie, kiedy masz duszność, kaszel, to nie przechodzi po standardowych dawkach leków, zwiększ dawki, zastosuj. Taki plan postępowania w astmie powinien mieć każdy pacjent chory na astmę. Przypominamy o dbaniu o dystans społeczny, używanie maseczek, rękawiczek i zaleceń epidemiologicznych. I tu ważna rzecz, proszę Państwa, przestrzeganie zaleceń epidemiologicznych nie powinno nastręczać problemu choremu z astmą. Jeżeli stosujemy maseczki ochronne, to większość, 99,9 pacjentów dobrze to toleruje. Oczywiście dobrze, to znaczy nie wpływa to na wentylację. Czyli te maseczki są tak skonstruowane, że chronią nas przed wirusem, ale również pozwalają nam na normalne oddychanie. Kiedy się to zmienia? Kiedy pacjent ma zaostrzenie? I rzeczywiście wtedy maska może stanowić dla niego problem, ale rozumiem, że jeżeli ma zaostrzenie, to siedzi w domu albo jest w szpitalu i ta terapia zaostrzenia się odbywa. Także w przypadku chorych na astmę, my jako lekarze nie zwalniamy rutynowo osób chorych z astmą z obowiązku zabezpieczania nosa i twarzy przy pomocy maseczki. To jest ważna informacja. I Państwo jako media moglibyście tą informację przekazać, bo często pacjenci przychodzą nie tylko po to, żeby dostać zwolnienie z maski. Nie dajemy takich zwolnień. Proszę Państwa, wytyczne GINA mówią nam wprost, jak leczyć pacjenta, czyli od początku do końca leczenia astmy, czyli od pierwszego stopnia, gdy astma daje objawy raz czy dwa razy w miesiącu, poprzez te kolejne etapy, drugi, trzeci, czwarty i piąty etap, steryd wziewny jest to podstawa leczenia astmy. Nie tak jak sądziliśmy jeszcze parę lat temu, w etapie pierwszym, kiedy pacjent ma objawy rzadko, raz na miesiąc, dwa razy w miesiącu czy raz na tydzień,
pozwalaliśmy mu używać krótko działających leków rozszerzających ostrzela. Teraz wiemy, że to był błąd. Szczególnie w czasie pandemii podkreślamy konieczność leczenia przeciwzapalnego astmy. Czyli jeżeli rozpoznajemy astmę ostrzelową, to pacjent powinien otrzymać steryt wzięty. Raz na miesiąc, raz na tydzień. Oczywiście jeżeli stosuje lek codziennie, to już terapia łączona steryt z lekiem rozszerzającym ostrzela doraźnie i przewlekle jest standardem postępowania. Zresztą to, co Gina wskazuje od już 2 lat, czyli w czasie już tej pandemii nieszczęsnej, że prymat wziewnego sterydu z formoterolem nad innymi formami leczenia. Dlaczego? Dlatego, że to pozwala nam szyć na miarę terapię. Czyli jeżeli masz objawy raz na tydzień, bierzesz wziewny steryd z formoterolem. Jak masz objawy codziennie, bierzesz wziewny steryd z formoterolem. Jak masz objawy kilka dni, kilka razy w ciągu dnia, bierzesz wziewny steryd z formoterolem. I to jest standard postępowania. Oczywiście możemy odstępować od tego standardu, czyli stosować terapię opcjonalną, inną niż zalecona, ale wymaga to przemyślanych działań u pacjentów, którzy zyskują na tej formule. Niektórzy tak, inni nie i dla tych wszystkich powinniśmy stosować najnowsze wytyczne GINA 2022 już teraz, mam nadzieję. Proszę Państwa, astma jako choroba jest często niedodiagnozowywana. Już przed pandemią, proszę zobaczyć, w roku 2019 tylko 2,2 miliony pacjentów było zarejestrowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia, a zgodnie z epidemiologią chorób alergicznych w astmie, czyli badaniem ECAP profesora Samolińskiego, prawie 4,5 miliona Polaków to są osoby z astmą, czyli połowa nie ma jeszcze rozpoznania. To jest ważna informacja także dla mediów, bo rozpoznajemy dość prosto tą chorobę. Kaszel, świsty, duszności, przynajmniej 2 te elementy razem występujące, to może być astma. To dzięki Państwu pacjent może się o tym dowiedzieć z telewizji, z radia, przeczytać w gazecie. Jeżeli ja mam kaszel, świsty, duszność, mogę mieć astmę. Pójdę do doktora i o to go zapytam. To jest bardzo ważne, żebyśmy inspirowali naszych pacjentów. Proszę Państwa, przepraszam, przeskoczył slajd. Jeśli chodzi o rozpoznanie w Polsce, to jak Państwo widzicie, 2/3 dzieci nie ma jeszcze rozpoznania. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, połowa chorych nie ma jeszcze rozpoznania. Także apel również do Państwa, jako do przedstawicieli mediów. Pomóżcie nam Państwo, rozpoznawać tę chorobę, czyli wzbudzać w pacjencie jakby takie myślenie na temat swojego stanu zdrowia. Czyli czy ten kaszel to przypadkiem nie jest coś, co już układa nam się w jakąś chorobę. Jeśli mamy kaszel, świsty, uczucie duszności, objawy pojawiają się i znikają, pojawiają się przy wysiłku fizycznym, pojawiają się w nocy, pojawiają się po kontakcie z alergenem, no to może być to astma. I taką astmę powinniśmy rozpoznać i odpowiednio leczyć. Proszę Państwa, ale pacjenci niestety nie stosują się do naszych zaleceń, czyli te 2 miliona pacjentów, połowa chorych, czyli około miliona, bierze leki regularnie. Połowa nie bierze leków. Dlaczego? Bo ustąpiły objawy, proszę Państwa. Czyli to, co dla nas, lekarzy, jest takim czynnikiem, który każe nam ucieszyć się z tego powodu, że pacjent nie ma objawów astmy, dla pacjenta jest to informacja, nie masz astmy. Błąd. Też prośba do Państwa, aby to w swoich artykułach czy w publikacjach podkreślać. Brak objawów astmy nie świadczy o braku astmy. To tak jakby chory na nadciśnienie powiedział, mam ciśnienie 130/80, nie mam nadciśnienia. Albo pacjent z cukrzycą powiedział, mam dobry cukier rano, więc nie martwię się, odstawiam leki. Bzdura. I każdy z nas o tym wie. A w przypadku astmy pacjenci łapią się na tą prostą zależność. Oczywiście powiedzą Państwo, panie doktorze, to pana rola, żeby edukować pacjenta. I macie Państwo rację, ja staram się to robić i moi koledzy też, no ale jak Państwo zobaczycie, diabeł tkwi w szczegółach. I proszę zobaczyć, niestety
My jako lekarze opiekujący się pacjentami chorymi na astmę często przeszacowujemy stopień kontroli choroby. Czyli mówimy, o jest dobrze, kiedy nie jest dobrze. Dlaczego? Bo nie stosujemy zewaluowanych testów oceny kontroli astmy. Test kontroli astmy, ACT czy test ACQ, który wprost ocenia nam, co się dzieje z pacjentem. Brak oceny przez nas chociażby stosowania krótko działających leków rozszerzających oskrzela. To jest bardzo prosty test. Jeżeli pacjent dowie się z telewizji czy z radia, że jeżeli stosuje krótko działający lek rozszerzający oskrzela 3 i więcej razy w tygodniu, to ma niestabilną chorobę. To nie ma kontroli tej choroby. No i przecież on później może zgłosić się do doktora, a ten doktor powie, rzeczywiście, miał pan rację. Nie zauważyłem. Przepraszam. I to jest okej dla mnie. A zdarza się zupełnie inaczej. No więc no tutaj pokazuję to Państwu po to, żeby trochę włożyć kij w mrowisko. Mamy świetne zalecenia leczenia astmy, GINA. Mamy bardzo trudną sytuację pandemiczną i ciągle nie korzystamy ze sprawdzonych, zewaluowanych metod oceny kontroli choroby. Pytanie dlaczego? Bo tylko połowa specjalistów przeczytała najnowszą GINę. I tylko 25% chorych, 25% lekarzy rodzinnych przeczytało najnowszy standard GINA. To jest chyba odpowiedź na to pytanie. Proszę Państwa, nie zmienia to faktu, że jeżeli nam, lekarzom prowadzącym, nie będzie się chciało wytłumaczyć pacjentowi, to cały czas to zjawisko zaniechania terapii czy odłożenia na półkę terapii będzie występować. Kolejne badanie, które pokazuje, proszę zobaczyć, 60% przypadków rezygnacji z leczenia u osób, którzy mieli kaszel, świsty, duszności, to było spowodowane poprawą w zakresie i ustąpienie objawów astmy. Czyli nie mam kaszlu, nie mam duszności, nie mam astmy. To jest brak edukacji. I proszę zobaczyć, jak zastosowanie edukacji, czyli takiej rozmowy, jak ja z Państwem teraz rozmawiam, mimo że Państwo mnie widzicie, a ja Państwa niestety nie widzę, więc taka edukacja face to face, jak odbywała się przy okazji badania Kasper, chociażby z zakresu prawidłowej techniki inhalacji, powodowała, że chorzy, nie mając kontroli pierwotnie, nabywali tą kontrolę choroby, czyli mając objawy na przykład codziennie, wybudzają się w nocy z powodu astmy, nie tolerując wysiłku fizycznego, po edukacji nagle okazywało się, że te same leki są w stanie okiełznać tą chorobę, bo pacjent wie, jak stosować inhalator, bo pacjent wie, co robić w trakcie zaostrzenia, bo pacjent wie, że nie należy odstawiać leków, nawet jeżeli nie ma objawów choroby. Edukacja moim zdaniem to jest patent na problemy. Warto, żebyście Państwo o tym powiedzieli. To może być edukacja face to face, jest najlepsza. Może być edukacja na przykład na stronie internetowej. Są e-szkoły astmy, na przykład www.szkolaastmy.mp.pl. Możemy wejść na stronę Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i zobaczyć artykuły na temat astmy. Warto to zrobić, warto polecać to pacjentom. Proszę Państwa, druga choroba obturacyjna, o której chciałbym Państwu powiedzieć, to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc. Tu jest jeszcze gorzej niż w astmie, proszę Państwa. Niedorozpoznanie POHP to jest 3/4 pacjentów. Według rejestru NFZ-u z 2019 roku 600 tysięcy leczonych pacjentów, według danych epidemiologicznych ponad 2 miliony chorych. Czyli tylko 1/4 ma rozpoznanie, z tego optymalnie leczy się połowa. No to jest moim zdaniem niedopuszczalne, ale jak to zmienić? Trudno nam powiedzieć. Na pewno edukacja, na pewno Państwa zaangażowanie, które nakaże albo zainicjuje taką myśl w głowie pacjenta, ponieważ palę i mam duszność wysiłkową i kaszel, to mogę mieć POHP. Czytam, że ta choroba może mnie zabić. No może pójdę doktorowi o tym powiem. No i ja tak to widzę i okazuje się, że to się sprawdza w praktyce. Mam kilkunastu takich pacjentów, którzy dotarli do nas, do kliniki dzięki
telewizji, radiu czy artykule w gazecie. Proszę Państwa, nie wiadomo, czy POHP zwiększa ryzyko zakażenia SARS-CoV-2, ale wiemy, że chorzy na POHP mają zwiększoną ekspresję konwertazy angiotensyny drugiej, czyli białka, za pośrednictwem którego wirus wnika do komórki. Istnieją dane wskazujące na to, że POHP może zwiększyć ryzyko ciężkiego przebiegu COVID, a nawet zgonu z powodu choroby. Także my widzimy, że ci pacjenci chowają się w domach przed kontaktami z innymi ludźmi. To dobrze, ten dystans jest ważny. Natomiast ważne jest także optymalne leczenie. Chorzy z POHP chorują ciężej niż inni chorzy z przewlekłymi chorobami współtowarzyszącymi. Według raportu GOLD 2021 u chorych ze stabilną chorobą podczas pandemii stosujemy te same leki, które stosowaliśmy przed pandemią, czyli leki rozszerzające oskrzela z jednej, z dwóch grup. Dołączamy sterydy wziewne, jeżeli pacjenci się zaostrzają lub mają eozynofilię. Intensywnie szczepimy ich przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom i przeciwko COVID-19, proszę Państwa. I tutaj często pacjenci mówią, ale ja mam ciężką chorobę płuc, ja się nie będę szczepił. To właśnie powinieneś się zaszczepić i to Państwo mogą zachęcić pacjentów do tego. I utrzymywanie aktywności fizycznej to jest niezmiernie ważne, żeby pacjenci utrzymywali aktywność fizyczną na przynajmniej minimalnym poziomie. Proszę Państwa, w leczeniu zaostrzeń POHP stosujemy doustne sterydy, stosujemy antybiotykoterapię, ale w sposób wyważony. U kogo? U pacjentów z dusznością i zwiększoną ilością prwociny, ze zmianą charakteru prwociny na ropny charakter, albo u tych, którzy mają dwa lub więcej objawy, jeśli jednym z nich jest zmiana charakteru prwociny. Tu podany antybiotyk na pewno przyniesie poprawę. Ci, którzy wymagają wspomagania wentylacji, jak najbardziej, ale gro pacjentów z zaostrzeniem korzysta na podaniu doustnego sterydu. I to też powinniśmy wiedzieć. I to jako lekarze ordynujemy naszym pacjentom. I tu pandemia nic nie zmieniła. Tak naprawdę to leczenie POHP w pandemii jest praktycznie identycznie jak przed pandemią. Ale kolejne elementy, które łączą nam się z pandemią i łączą się z leczeniem POHP, to jest rehabilitacja oddechowa, proszę Państwa. Ona ma kolosalne znaczenie dla naszych pacjentów. Już chorzy na POHP byli zachęcani do nas do regularnej aktywności fizycznej. Natomiast chorzy po COVID-19 ewidentnie powinni ćwiczyć i mieć turnusy rehabilitacyjne. To może być domowy turnus rehabilitacyjny, gdzie przez 2-3 tygodnie intensywnie ćwiczę. Wykonuję ćwiczenia oddechowe, ćwiczę na cykloergometrze. Po co? Po to, żeby mój układ oddechowy mógł nabrać odpowiednich kompetencji po infekcji SARS-CoV-2, po być może zaostrzeniu mojej choroby, jaką jest przewlekoobturacyjna choroba płuc. Także odsyłam Państwa zaciekawionych tym tematem do stanowiska Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczącego leczenia powikłań płucnych u chorych po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2. Czyli ta infekcja SARS-CoV-2, proszę Państwa, pogarsza przebieg chorób obturacyjnych. Ale to jest bardzo indywidualna reakcja. U jednych pacjentów dochodzi do niewydolności oddechowej, musimy ich podłączać pod respirator, a u innych wprost przeciwnie, szczególnie u chorych na astmę, biorących sterydy wziewne, ci pacjenci jakby są, trudno powiedzieć, bardziej odporni, ale no, ten przebieg COVID-u u nich, szczególnie w tej astmie łagodnej, umiarkowanej, zdecydowanie bardziej taki niebrzemienny w skutkach, czyli nie doprowadzający do niewydolności oddechowej. Proszę Państwa, ważna rzecz, na którą pandemia nam zwróciła uwagę, to jest telemedycyna. I tutaj też zachęcam Państwa do przekazania tej informacji pacjentom. Już teraz możemy spokojnie online spotykać się z pacjentami. Może nie na pierwszej wizycie, ale każda kolejna może już się odbywać online, gdzie słyszę i widzę pacjenta. Mogę go osłuchać,
fotoendoskopem, mogę mu zrobić spirometrię e-spirometrem, mogę mu zrobić badanie PEF-u e-pikflometrem, mogę go zaprosić do e-szkoły astmy. Także, proszę Państwa, tak naprawdę pandemia przyspieszyła zjawisko rozwoju telemedycyny. Korzystajmy z tego rozważnie. To nie jest tak, że każdego pacjenta możemy przyjmować wirtualnie. Ja nie przyjmuję na pierwsze wizyty online, bo uważam, że to jest nie w porządku. Natomiast po pierwszej takiej podstawowej wizycie, gdzie zbieram wywiad, badam pacjenta, robię spirometrię, robię testy, robię inne badania czynnościowe układu oddechowego. Kolejna wizyta, żeby zaobserwować efekty działania leków, może się odbywać online i odbywa się też wielokrotnie online, bez straty dla pacjenta, a z dużym zyskiem dla osoby, która musi jechać gdzieś z drugiego końca Polski. Proszę Państwa, podsumowując, alergia, astma, POHP, w pandemii leczymy te choroby tak samo. Niestety problemy, które istniały przed pandemią, jeszcze bardziej się nasiliły. Niedorozpoznanie astmy, niedorozpoznanie POHP. Już przed pandemią czekaliśmy ponad 7 lat na rozpoznanie tych chorób. Teraz jeszcze wydłużył się ten dystans czasowy do rozpoznania astmy u osoby, która nie ma rozpoznania, do rozpoznania POHP u osoby, która nie ma rozpoznania POHP. Nieadekwatne leczenie do stopnia klinicznego to jest coś, co towarzyszy połowie chorych z astmą i połowie chorych na POHP. To nie dlatego, że nie mamy wytycznych, tylko dlatego, że i tu uderzam się w piersi jako reprezentant lekarzy. Za mało czytamy, nie jesteśmy na bieżąco. Także zachęcam również Państwa do tego, żeby Państwo zachęcili swoich czytelników, lekarzy, którzy oglądają telewizję lub też słuchają radia, do tego, żeby przeczytali najnowsze standardy leczenia astmy, najnowsze standardy leczenia POHP, czy też najnowsze standardy postępowania w trakcie COVID-19 u osób z astmą i POHP. A wtedy myślę, że większość problemów naszych chorych, przynajmniej tych fizycznych, ulegnie rozwiązaniu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i pozdrawiam i zdrowia życzę, a przede wszystkim zdrowych, wesołych świąt.